Festiwal i konkurs reklamy KTE 2008. Syndrom trzylatka, no po prostu nie mogę się skupić za bardzo za długo na jednej rzeczy, ale udaje mi się jakoś. Znaczy ja bym ocenił na taki średni dosyć poziom pracy. Spodziewałem się, że będzie nie dużo lepiej. Ja tak oceniam osobiście. Może to jest surowe, ale no jestem trochę rozczarowany. Strasznie słabo w tym roku wygląda poziom prac. O, tak. Radio straszliwe. Tak, bywało lepiej. Ten rok jest jakiś kryzysowy, jeśli chodzi o film. Nie wiem, jak tam oczywiście w princie dochodziły mi do jakieś sygnały, ale może to jest jakiś znak, no, że coś trzeba zrobić. O Jezu, no nie odrabiamy lekcji chyba. Tak mi się wydaje. Tam u siebie w agencjach. No nie, tam nie... Negocjujemy z klientami, nie co tam podpatrywać. My mamy bardzo fajnych ludzi w kreacjach, tylko po prostu, nie wiem, jakoś nie dajemy sobie szansy. No, każdy tam swoje grzechy zna, to już wie, jak on sobie tej szansy nie daje. Moim zdaniem jedna jest, może dwie pozycje, które są fajne, a reszta jest straszna. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Egzekucyjnie jest rzeczywiście nieźle, natomiast jeśli chodzi o pomysły i nie wiem, tak odwagę po tych pomysłów jest i innowatorskość jest dosyć słaba, jest niezadowolona, jeśli chodzi o... Ale było parę rzeczy fajnych na szczęście, to są i je oceniałem wysoko. Strasznie mało rzeczy weszło na shortlistę. Myśmy bardzo dobrze żyli, znakomity skład żyrowski. Jestem pod dużym wrażeniem, ile osób się zjawiło. Wiem, jak było w przeszłych latach. Często się zdarzało tak, że z zaproszonych gości przychodziła połowa. W tym roku naprawdę frekwencja i wszyscy jakoś bardzo dużo z siebie dali też, żeby te werdykty były sprawiedliwe. I myślę, że standard oceniania prac był taki, jak się obserwuje na festiwalach zagranicznych, co oczywiście znaczy, że jeżeli było dosyć surowe. Just to remind you the categories, I did the TV, I did the radio that is not finalized yet, I did yesterday print and outdoor, and on top of that all the social work. I must say that from yesterday I got the impression that we have some good work on print and outdoor. From today I don't think TV is at the same level, to be honest. Radio I doubt, even if it was pretty difficult for me to understand Polish. W tym roku to jest duże wyróżnienie, bycie nawet nominowanym. No i myślę, że to jest jakby też formuła jednak takiego oddania też sprawiedliwości tym najlepszym. I myślę, że każdy się czuje dobrze z tą shortlistą i z tymi nagrodami, które zostały przyznane. Może nie było ich bardzo dużo, ale wydaje mi się, że są tym bardziej wartościowe. No, trzeba mieć nadzieję i tam gryźć te łydki, tam napierać, no.